Tak, proszę Państwa, to nie są żarty jakieś, tutaj nadaje nasze radio, wciąż i wciąż, Radio Conchita, Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby Langström Extra. Mamy przepisy na kaca, gdy nasz Rysio się przewraca, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Extra. Proszę być z nami koniecznie. Przerwa. Już jestem, już wróciłam. Proszę Państwa, mamy dobrą nowinę, że oranżada jest bardzo zdrowa. Jeżeli chodzi o wyleczenie kaca, to myślę, że chyba oranżada byłaby najlepsza. Tak. Właśnie, że oranżada, proszę Państwa. Oranżada. A jak nie, to może jeszcze coś lepszego by się znalazło. Proszę Państwa. Przecież wiadomo, radio obrotowe, prawda? Ale nasze radio to FM Euro Conchita, Barbie Baby Langström Extra. To bardzo ciekawe wypowiedzi biblijne, proszę Państwa, bo bez Słowa Bożego to nic tu nie będzie ciekawego. Bez Biblii, bez Słowa Bożego. Także zapraszamy Państwa do refleksji, do zastanowienia się nad swoim życiem, że czasem może lepiej jest pójść do domu żałoby, jak to mówi Biblia. Dobra. Pani Maria z Saskiej Kępy. 8 lat mija i ja do dziś pamiętam ten poranek. Pani przed chwilą mówiła, miała jaki inne wrażenia. To był ranek, jasne słońce nam lśniło. Ja to widzę jak dziś piękne niebo. Wyszłam koło 8 na spacer i zobaczyłam nagle jakąś panią, która miała łzy w oczach i biegła i miała przesunięte zapięcie płaszcza, bo jeszcze wtedy było tak, to, że jeszcze ten kwiecień do płaszczu jakimś takim lekkim. I ja mówię, proszę pani, pani ma na źle zapięty płaszcz. Ona machnęła ręką i pobiegła. I nagle naprzeciwko mnie, na skos ulicy, przy której mieszkam, tak jest skrzyżowaniem, biegł młody człowiek, ja już to mówiłam kiedyś, który płakał łzami, które mu spływały i wołał do mnie, wypili nam całą prawicę. I ja tego nie zapomnę potem, to wszystko dostanie w kolejkach. Oddawanie hołdu naszym, prawda, prezydentowi, żonie, a przedtem jeszcze czekanie na zadanie od strony rządu. Ja pamiętam, może ja źle pamiętam, ale ja nie pamiętam, żeby pan Tusk się na ten temat wypowiedział tego dnia. Myśmy, chociaż on był zawsze wobec prezydenta taki, ojcze, że myśmy się nie mogli wiele spodziewać, bo on zawsze, było zamieszanie. Pamiętam, kiedyś chciał strasznie jechać, lecieć gdzieś i prezydent go wpuścił pierwszego, to wpadł do tej salonki prezydenta. To były nawet komiczne, takie dziecinne jego, jak to powiedzieć, udowadnianie, że jest ważniejszy, czy chce być ważniejszy, więc myśmy się nie spodziewali, ale nie spodziewaliśmy się też jako naród chyba, że on, że ci rządzący nie podniosą nas na duchu tego dnia. To było już tego pierwszego dnia widoczne. I to, co się teraz dzieje, ojcze, to jest taka jakby kontynuacja, to, co robi opozycja i to wyśmiewanie się. To jest jakby kontynuacja tego klimatu, który doprowadził właściwie do tej gęstej atmosfery, która, no, która spowodowała to, że osobno lecieli już. Wina Rosji, ale przede wszystkim to się tak jakby zmaterializowała taka niechęć tej frakcji.
kancelarią, tylko wyjdę w słowo, ponieważ takie mam pytanie do pani. Tak. Te fakty, to my je znamy. Tak, oczywiście, bo przepraszam. Jeszcze nie wracać i tak dalej, to co się dzieje dzisiaj. To znaczy, przepraszam, że ja to powiedziałam, ojcze, ale pewne, chodzi o to obrażenia, że tamci ludzie chcieliby, żebyśmy zapomnieli. Właśnie. Jeszcze, przepraszam, muszę dodać, że to, co powiedział pan, pan, może to, pan Kaczyński teraz bardzo wyszedłszy, że tak powiem, z siebie, że mordy zdradzieckie zabiliście mnie brata. Ja się jemu w ogóle nie dziwię, bo tą nienawiścią, która dalej w tych ludziach, ojciec pyta, jacy my jesteśmy i cośmy z tego wynieśli. To chciałem zapytać, pani Magiecy, mówię, nie tyle chodzi o fakty, bo to znamy, natomiast pani zdradzi, co o nas, jako o Polakach, to, co się, sam fakt katastrofy, i potem te dni, bo to też jest ważne, to co było potem przez te dni tam u was w Warszawie, na Krakowskim Przedmieściu. Tak. Co to o nas mówi pani zdaniem? O nas mówi, znaczy... To, że... Z jednej strony o tym, co o ludziach sumienia, którzy właściwie odbierali tę tragedię, ale mówi też o tym, że myśmy się nie spodziewali chyba, że istnieją ludzie, którzy... Czyli... To było dostrzegalne w zachowaniu pana Tuska wobec pana prezydenta i całego tego rządu, że to była taka walka jakaś z tym człowiekiem, który na to nie zasługiwał i to było tragiczne i ja to przeżywam. Ale właśnie nie wiedzieliśmy wtedy, że rodzi się taka frakcja ludzi, którzy nie mają sumień, to obsikiwanie krzyża, to robienie z puszek, zimny lech, taka jest takie piwo, to te zasieki przed Pałacem Prezydenckim, które oddzielały ten naród, który chciał z modlitwą, prawda, jakoś przeżywać tę swoją tragedię, bo myśmy wszyscy, ci ludzie sumienia, no to przeżywali. I to nie było tylko tak, mówił ojciec, że nie tylko ci, co kochali prezydenta, ale ci, co pochylali się nad tą tragedią, która się wydarzyła. Natomiast pojawiły się zwierzęce, właśnie te zachowania ludzi, którzy otwarto hotel naprzeciwko i sprzedawano alkohol wieczorem tym ludziom, którzy pijani, zdziczeli, po prostu niszczyli w ogóle i ten przeniesienie krzyża i postawa pana prezydenta Komorowskiego. No więc o czym to mówi? O tym, kto nami rządził w pewnym sensie. Bo prezydent był szlachetny, ale rząd był inny, ja już nie chcę mówić, a potem pan Komorowski, który nawet nie usłyszawszy, czy to się stało, czy nie, już objął to stanowisko. To było dla ludzi przeciętnych, proszę mi wierzyć, ojcze, dla ludzi, którzy mają jakiekolwiek sumienie, to było nie do przyjęcia. I to, że nikt nie wystąpił i nie powiedział, narodzie, przeżyłeś tragedię, trudno, opłakuj i bądź, i nie wstydź się tego, i żeby nikt, pani Gronkiewicz, nie jako prezydent Warszawy, już nie mówię o rządzie, to ciągle pan Tusk tam w szpile jakoś, że też nie zabezpieczono, że nie mogliśmy tego przeżywać. I dlatego to tyle trwa. Bo gdyby normalnie dano z godnością przeżywać, to by może się jakoś ukoiło w nas, ojcze. A to, czyli wtedy zaczęła się, mówi się, że podział wtedy nastąpił. Nie, to nie był podział. To się ujawniło. Ci ludzie, którzy tak się zachowywali, oni już byli i byli popierani często przez tych rządzących. Skoro no właśnie, pani Maria, takie moje pytanie wtedy, kiedy to się działo, tak sobie patrzyłem na tę sytuację i taka myśl, że to są ludzie z innej w ogóle planety. Z innej jakby UFO przyleciało gdzieś tam, bo to jak tak można, nie? No właśnie, ale proszę ojca, teraz ten pucz, ja przepraszam, że ja tak przelatuję, to ci ludzie z innej, dobrze powiedział ojciec, jakby z innej planety, ale wtedy to było objawienie, że tacy ludzie są, myśmy tu na kogoś nie wierzyli w to, no widzieliśmy to zachowanie i to męczenie tego prezydenta przez pana Tuska, który był z natury złośliwy, no ja rozumiem, są różni ludzie, ale i to było trudne do zniesienia, ale to, jak ja rozumiem, że on nie lubi Boże, ale żeby nikt z rządu nie powiedział, że jesteśmy z wami, że podpieramy was jakoś na duchu, narodzie, my zostaliśmy sami. Wtedy i jednocześnie... To takie poczucie samotności pani wtedy
tak dotknęło też, tak? Że nie było jak owce bez pasterza, tak? Troszkę może. Tak, tak, tak. O, dobrze. No, ojcze, ja nie wymagałam, bo to nie byli pasterze, których ja sobie życzyłam. Powiedzmy, znaczy nie ten pasterz, to był, no, to jedynie pan prezydent właśnie jakiś był taki, który był człowiekiem sumienia, może tak to nazwę, według mnie. Oczywiście może kogoś krzywdę. Ale powinno się stanąć na wysokości jakiegoś zadania, skoro rządzono nami. Przecież my byliśmy, to dobrze ojciec określił, jak sieroty takie zdezorientowane i do tego jeszcze widząc, że pozwala się na takie dziczenie się pod tym pałacem wieczorami, o pijanek, hordy jakiś, ten taras jakiś się nazywał, czy jak, już nie pamiętam. I to jeszcze był taki bohater, to potem ten kod jest jakby powtórzeniem, odzwierciedleniem tamtych zachowań. I właśnie, i ten pucz cały, to mnie wszystko przypomniało i dlatego, przepraszam, że przypomniałam, co pan Jarosław Kaczyński tak powiedział, ale ja byłam z kim? Ja nie popieram, bo ojciec zaprosił, żeby nie używać jakichś słów, ale ja nie popieram czasami zachowań pewnych, ale on miał rację. Zdradzieckie były te twarze, ojcze, i oni w pewnym sensie z tym, tą nienawiścią spowodowali, że to się zmaterializowało i on miał prawo tak powiedzieć i to śmianie się z niego teraz. Więc ja, co myśmy z tego wynieśli? Już kończę. To tak jakbyśmy to uświadomili, może ta świadomość, może to ta ofiara kolejna spowodowała, że uświadomiliśmy coś sobie i w tej dezorientacji, tak jak stado owiec, rozpieszliśmy się, a potem się skupiliśmy. Ale teraz widzimy, że te zachowania to nie było tak, że to było tak sobie. To jest, to się dalej materializuje. I to jest straszne, bo jest jakieś przyzwolenie na takie, i to jest gorsze, bo to już w Sejmie teraz tacy są ludzie. Wtedy to jeszcze trochę było, trochę zachowań, trochę innych. Natomiast teraz, i co myśmy wynieśli? Tak jak z tego, co powiedział, pani tu wspomniała, Ojca Świętego Jana Pawła II. Czasami myślę, może źle, ale myśmy, słuchając go, widzę, że myśmy nie wynieśli zbyt wiele. W sensie tego zachowań potem i tego, ten testament jego jeszcze może zrealizujemy, ale nie wiadomo. Tak samo testament Lecha Kaczyńskiego, to też nie wynieśliśmy zbyt wiele, ponieważ myśmy nie... Ci ludzie sumienia nie zdołali jakoś stłumić tamtych, tego zła, które... No niestety ten ciąg tych kodów i to wszystko, to jest to samo, co tam pod tym pałacem prezydenckim, przynajmniej dla mnie. I to jest tak samo brutalne, tak samo niesprawiedliwe i to, co jest dobre, jest wyśmiewane. Więc przepraszam, chociaż rządzi moja w tej chwili, mój rząd, ja rozumiem, ale ja mówię o ludziach, którzy niszczą to wszystko, nie dają kontynuować tego. I dlatego, no nie wiem, my jesteśmy słabsi, jakby, skoro to zło się pleni. No ale to już takie moje refleksje, w każdym razie to jest straszne. Jak sobie przypomnę, jak widzę, jakie jest, jak te owoce tamtych zachowań złych, jak one się też rozpleniają niestety. No ale też trzeba wierzyć, że... Trochę jakby wtedy coś nieśmiało wyjrzało z pod spodu, coś się ujawniło pięknego, a potem się szybko schowało w nas, w jego narodzie. W każdym razie nie wiem, co to będzie, ale ja podziwiam pana Kaczyńskiego, który słuchając tego, ten cynizm jest taki jak wtedy, przed śmiercią nawet pana Lecha. I on to wszystko wytrzymuje. Wie pani, ojciec, ja się podziwiam go. I bardzo niedobrze współczuję jemu, tylko z nim współczuję. I tak jak wiele osób, które stały, które rozpaczały po śmierci swojego prezydenta, ale nie tylko ojcze, wtedy zginął na przykład pan Janusz Zakrzeński, który tak pięknie śpiewał o matce, te aleje lipowe, ojcze. Anna Walentynowicz. Przecież ja też byłam na jego pogrzebie, jego żonę pamiętam. Bardzo to tyle ludzi. I żeby nie było tej godności, żeby nie... I dlatego my tak długo to przeżywamy. Bo my mamy niezabliźnioną ranę. Nie przeżyliśmy tej żałoby. Tak, i
oni tego nie rozumieją, bo żeby właśnie tak jak ojciec mówi, żeby móc zakończyć rozpaczanie, bo przecież mówi się, że nie wolno, trzeba nawet po zmarłych zmówić Panie, bierze i dalej żyć, ale jeżeli tak nas potraktowano jako naród, to my nie mamy tego zabliźnienia. I nie tylko Pan Kaczyński, czego się wyśmiewają, że jeszcze o tym myśli, a on biedactwo, przepraszam, tak powiem, tak dobrze powiedział, dosadnie wtedy, bo naprawdę to tak było, że materializuje się zło, niestety. No nic, ja już kończę, bo rozgadałam się. Z Bogiem, Ojcze, no cóż, zobaczymy, co będzie dalej, ale martwię się. I teraz, kiedy, jeszcze na koniec powiem, kiedy jeszcze doszły to te sprawy, że te organy, przepraszam, były, że jeszcze na to wszystko, te organizacje żydowskie chcą odzyskać te miliardy, które od jednego narodu, że to wszystko razem to wszystko jest. No nic, przepraszam, Ojcze, z Bogiem. Z Bogiem, dziękuję bardzo. Halo, Radio Maria. Szanowny Boże Panu, witam serdecznie. Witam. Proszę, bo nam się przedstawić i już na antenie jesteśmy. Andrzej z Łodzi. Panie Andrzej, już słuchamy uważnie. Halo, bardzo proszę. Halo, tak, tak, już na antenie jesteśmy, bardzo proszę. Do tego, co jest mowa. Proszę księdza, ja powiem krótko, zwięźle i w temacie. Niestety, ale bardzo powiem też ostro, przepraszam, ale doszedłem do takiego momentu, wczoraj się w tej chwili, 10 lat, gdzie stwierdziłem, że trzeba mówić otwarcie z otwartą przyłbicą. Jeżeli ktoś jest idiota, to trzeba mówić, że jest idiota i nie bać się tego. A prawda jest taka, że niestety, ale większość naszego społeczeństwa jest bardzo dziwna, idzie na... No jak są złodzieje wszyscy, kłamią wszyscy, kradną. Proszę Państwa, no to o czym to chodzi? Protesty, że uniemożliwia się, prawda, przez sprawę. Dziwna mochelo, dziwne to wszystko, gdy cały dzień pod krzyżem, po co tu leżeć? I tak dziwnie, po co tu leżeć? I tak dziwnie, po co to leżeć? Polskiego rządu przy współudziale władz rosyjskich. I nie przestańmy mówić o katastrofie. A poza tym przykre, ale... Panie Andrzeju, bo pytanie brzmi tak. O co to leży? Teraz już w ocenie. Być może, że tak, nie wiem. Pod krzyżem. Co to mówi o nas jako o narodzie? O Polakach, o Polsce? O narodzie mówi, już mówię. O społeczeństwie. A apostoł Paweł powiedział, że ćwiczenie cielesne mało jest pożyteczne, gdy życie wieczne. Najmniej ma do znaczenia, nie wyciąga wniosków kompletnie z niczego. I powiem na koniec. Tej masie społeczeństwa w większości, tych 70-80%, niestety, ale potrzebna jest jedna rzecz, co tą masę po prostu przywraca do pionu. Mianowicie po prostu kolejne zamieszanie wojenne. Po prostu Polak w większości. No to tak mówić, panie Andrzeju, mówić też, że nam jest wojna potrzebna, to jest takie ryzykowne. Ale nie, proszę księdza, proszę sobie prześledzić troszeczkę całość historii naszego narodu. I niestety, ale Polak w większości mądrzeje dopiero po właśnie takim działaniu. Oczywiście nie są na tym działaniu. Polak!
że jesteśmy zdolni tylko na krótką metę się zmobilizować, a potem na dłuższą metę to nie. Po prostu, że Polak dla Polaka te 20 kilka lat pokazało mówicie, że Polak dla Polaka jest po prostu grzeczny. Polak dla Polaka jest po prostu mordercą. To są słowa. To tak nie można mówić. Tak nie można mówić, że Polak dla Polaka jest mordercą. Ale jest fakt, że Polak Polakowi nie sprzyja. Powiedziałem, że Piaszeć 70 góra z 80% takich Polaków jest. I powiem księdzu jedno, że była rozmowa miesiąc temu, może ciut więcej, z panem byłym ministrem finansów Witoldem Modzelewskim. Była to rozmowa. Osoba ta bardzo znacząca przyznała to, co była mowa, ja się wiem. Bogiem pachnące, że sam się ani Boga jak wyrzucili i ze swego serca i ze wszystkich wyrzucili. Jest dużo za mały, jest nas w granicach 20%. Góra. Reszta to jest to coś, co się przykle, to jest dokładnie tak samo, gdzie tutaj pani się dziwi, takie cienia sobie. A trzeba trochę wrócić pamięcią, kto się przykleił jak coś do czegoś, do Solidarności. To tak samo. Przestać mówić, a ludzie się cieszyli o pierwszy niekomunistyczny premier na Mazowieckiego. Kusi, prawda. Panie Andrzeju, to już idziemy daleko teraz w naszym temacie, odwrócimy tematu. A tu właśnie nie, proszę księdza, to nie jest daleko. To jest właśnie to, co teraz ksiądz powiedział, to jest właśnie to. Jak już jest coś niewygodne, to odchodzimy, że Nie to, że niewygodne, bo my o tym mówimy w Radiu Maria, tylko tu pan wspomniał i my tak wiadomo, historia to się łączy, to jest ciąg wydarzeń z sobą powiązanych i to się wszystko gdzieś tam wiąże. Możemy dojść do Adama, i Ewy za chwilę i też będzie z tym powiązane, no oczywiście, że ale tak. Ale najwyższa pora jest przerwać ten krąg i po prostu nie lecieć jak te, za przeproszeniem, małpy. Tą samą pytanie brzmi takie, czy Smoleńsk nam coś pokazał, czy my mądrzejsi przez to jesteśmy? Pana zdaniem. To jest pytanie. Dla większości społeczeństwa nic nie pokazał. A skąd pan to wie? Kompletnie. Słucham? Skąd pan to wie? Bo pan tutaj takie tezy stawia dość odważne. Skąd ja to wiem? No, proszę wiedza, ja nie jestem osobą wirtualną, jak ten, kto przyczynił się do tego i schował się pod spódnicę pani Merkel i siedzi w Brukseli. Tylko patrzę realnie i się nazywam rzeczy po imieniu. Nie wiem, coś jest B, a nie mówię, że no może jest tak, a może jest tak. I to właśnie nasze może tak. To właśnie prowadzi nas, że powiem inaczej, na koniec, żeby nie przedłużać. Dopóki żyję jeszcze i część z ludzi z pokolenia lat 50. i z pokolenia lat 40., to ten kraj, mój kraj, moja ojczyzna i tego człowieka, który dostąpił zaszczytu bycia pierwszym Słowianinem i pierwszym Polakiem jako papież, to będzie istniał. Jeżeli z tych pokoleń część nas nie będzie, ta część normalna,
że Polski nie będzie i to nie nasz, jak w historii ileś tam lat, tylko może na zawsze nie być. I to... Dziękuję bardzo, panie Andrzej. Już tak na koniec. Polski nie będzie, jeśli licha będzie, jeśli będzie licha, chciwych lich wiarzy, to więc wybierz, wielki piosenkarka. Wiemy, panie Andrzeju, wiemy, mamy te badania, są różne pokazywane, wiemy, o co chodzi. To powinno... Tu nie ma co dalej... Bo pan zrobił dygresję. No to już jest pokazane. Ale odpowiedzialni, tak jak pani Kopacz, jak pan Tusk, jak pan Komorowski, między innymi, to oni powinni dawno być postawieni przed prokuratora, przed to. Powinno się w tym kraju zrobić pokazówkę. Pokazówkę ze stylem niemieckim. I powiesić. Powinni wisieć. No to nie, panie Andrzeju, tak proszę nie mówić. Proszę tak nie mówić, panie Andrzeju, bo no, bo nie można tak mówić. Sprawiedliwość niech będzie, badajmy, szukajmy prawdy. Ja bym się zapytał, czego nie można. Dobrze, ale proszę mi zaraz tego nie mówić, bo ludzie słuchają. No. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy życzę, panie Andrzej. Ludzie słuchają, ale ludzie niczego nie rozumieją. No, nie mówmy tak, bo pan tu takie ma bardzo takie te osądy, dość takie... Takie te osądy, jak średniowieczu, a wypędzano trądy. Proszę wyłączyć radio, bo nam bardzo... O Boże, Boże! Halo, czy się słyszymy? Módl się za plebana. Halo? O Boże, Boże, od niego we wsi rana. Niestety, tak, proszę państwa, bardzo proszę, mówimy to cały czas, wyłączamy radio, albo ściszamy, kiedy dzwonimy do Radia Maryja, bo potem nie ma połączenia. Halo? Wyłączamy radio. No właśnie, Maria. Proszę państwa, raz jeszcze proszę, kiedy wykręcamy numer do Radia Maryja i już radio jest wyłączone, bo inaczej nic z tego nie będzie. Halo, Radio Maryja. Dzień Boże panu. Mówi Wojtek z Skarżyska Kamiennej. Witam, panie Wojciech. Już na antenie jesteśmy. Bardzo proszę. Ja jestem poruszony. Radio Maryja. Radio Maryja. No, atmosferę z 2010 i chciałbym też odnieść tą sytuację z tamtych chwil do tego, co się dzieje obecnie. I właśnie dlatego jestem poruszony tą wypowiedzią pani Ani, ponieważ dzisiaj miałem też no, taką okoliczność, która spowodowała, że... Jestem poruszony tą chwilówką. Jestem poruszony, że to jest takie przesłanie twoją makówką. Byłem wręcz przekonany o pewnym zdarzeniu, że tak jest. No, byłem tyle poselskim PiSu, krótko mówiąc, ważne jest to się do sprawy, ale nie chcę w to wchodzić dalej. W każdym razie pamięć o 2010 roku powinna nam posłużyć przede wszystkim po to, żebyśmy sobie zdali sprawę z tego, jak... żebyśmy sobie nie dali wiatka puste. Gdzie jacy Niemcy ci tu rządzą? Jak nie cenią tego, co mają? Oje rządzę, moim zdaniem to jest doskonała w tej chwili chwila.
Boga dzisiejszy dzień, żeby Marsa w tramwaju bardzo niespokojna. Warszawa w tramwaju. Zeszczy krzyczy kiewiczy. Nie dopuszczać. Moim zdaniem to ten poprzedni pan, który tak długo mówił, też do tego się odnosił, że no niestety, ale trzeba postępować sprawnie, logicznie i nie marnotrawić tego, co się ma. Wielu posłów PiSu, wielu posłów prawicy. Wielu posłów PiSu. Dzwoni. Chciało więcej PiSu. Zrobił poprzednie pokolenie. Ale i tak im się należało. W latach 40. 50. Gdy cierpiało ciało. Pamiętam pana Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego, jak no, pomagali robotnikom. Rączy Jarosława. Zawsze go w gruncie, się w gruncie. Dobrze święto w gruncie. Zamykać się na uwagi, na to, co jest najboleśniejsze w obecnym czasie. Nic się nie zamykać. Które umierają. Proszę się nie zamykać. I nie dlatego, że są chorzy, tylko że są opuszczeni. Że pozostawiło się przedsiębiorców z olbrzymimi problemami i opodatkowuje się ich w sposób haniebny, się nic z tym nie robi. Nikt nie słucha i może PiS stracić władzę. I co wtedy? Jeżeli dbamy o swój kraj, to swoją ojczyznę, to musimy się uderzyć w piersi i przede wszystkim w każdym biurze poselskim musi się odpowiedzieć. Nigdy was nie słucha, chyba że kostucha. Musi być odpowiednia solidarność, logiczność działań i wyciągnięcie wniosków i pamięć tamtych chwil z 2010, żeby przyszłość była pewna. Żeby się zdarzyło to, co na Węgrzech, gdzie Orban wygrał, żeby te ofiary nie poszły na marne, bo to była tragedia straszna. Ja byłem i na krakowskim przedmieściu i potem na pogrzebie Lecha Kaczyńskiego w Krakowie. Natomiast na przykład w tej chwili jestem sam opuszczony i po prostu mam ewidentne dowody na to, że nie powinno tak być, a jest. I 2,5 roku dzwonienia do biur poselskich, do pani premier Beaty Szydło, do pana Morawieckiego, do pana prezydenta, do wszystkich, do ministrów, do kogo się dało. Pustynia. Nikt nic nie chce zrobić. I idzie to... ja już kończę. I chciałbym tylko... żeby ten dzisiejszy dzień posłużył już kończę, kończę. Oczywiście wydarzenie z 2010 roku uruchomił systemy gońce. Wyciągnęli wnioski na przyszłość, a jeszcze chciałem tylko dodać, że wnioski dwa na przyszłość. Tutaj w kraju były osoby usłużne, natomiast ja byłem... Dajcie usłużnym śpiewać! Te usłużne osoby, które w Polsce dewastują ten kraj, po prostu też mają takie pole, które uprawiają, tylko dlatego, że prawica jest nieskuteczna, że się odłącza od ludzi i nie poprawia do końca tego, co może poprawiać, przynajmniej takie radykalne rzeczy, które nie powinny się w Polsce zdarzyć, a się zdarzają bardzo często. I to jest przesłanie, żebyśmy uratowali Polskę, to musimy w najbliższe miesiące wykonać tytaniczną pracę. Nie wiem, czy to się uda, żeby właśnie, bo moim zdaniem to właśnie te ich szykują się do żeru.
na bazie słabości obecnej prawicy i po cichu, dlatego że o tym się nie mówi w mediach. W mediach jest tylko kreowanie jakby takiego, takiej rzeczywistości sielankowej, a podskórnie się dzieje co innego i oni chcą to wykorzystać, jeżeli dobrze przeżyjemy tą rocznicę, wyciągniemy wnioski, uderzymy się we własne sumienia, to może Polska dalej będzie mogła się sumiennie rozwijać, a nie zwijać. Czy usłyszę Pana głos jako taki głos przestrogi, że nic nie jest dane raz na zawsze? Jak teraz Pan mówi, zdobyliście władzę, ale ta władza nie jest dana Wam raz na zawsze. Wtedy się nam wydawało 8 lat temu, że już Polska jest już poukładany nam, mówię o obywatelach zwykłych. Tymczasem nagle coś nam takiego wstrząsnęło, że jednak te pytania fundamentalne nam się pojawiły w głowach i sercach. Nic nie jest dane raz na zawsze. Tak Pana głos przynajmniej odbieram, uogólniając troszkę tutaj Pana wypowiedź. Proszę Ojca, myśmy tutaj z małżonką, prowadząc firmę, zrobili wszystko, co można było przez ostatnie 5 lat, żeby ją uratować, sam, bez pomocy kogo innego. Dopiero od 2 lat, krok po kroku. Jeżeli ktoś to chce powtórzyć, to właśnie powtarza, bo niesłuchanie własnego narodu daje asumpt tym właśnie ludziom do tego, żeby ponownie wrócili do władzy i robili to, co umią najbardziej, czyli dbać o własne interesy i po trupach iść do własnych celów. I moim zdaniem to jest wspaniały jakiś zbieg okoliczności, z którego trzeba wysnuć wnioski i poprawić się, póki jest czas i póki pora. I dlatego dziękuję bardzo za tą audycję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Panie Jurku. Niech się darzy jak najlepiej. Halo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję Panu Bogu, że się mogłam dodzwonić. Proszę księdza. A Pani Ingo, ja jestem, Pani, że tak powiem, ze Zgierza, nazywam się Anna. I chcę powiedzieć tylko tyle, że dostojnych gości, tak jak nasza Rzeczpospolita, która jechała z całym rządem uczcić naszą tragedię, która była powojenna, gdzie też cała elita została wymordowana przez ruskich. I proszę sobie wyobrazić, pojechali na zagładę. Ja pamiętam, jak jeszcze tak było. Patrzy, na pewno pan prezydent Kaczyński też przyjedzie, a pojedzie, a tak się zastanawiali, a który ma co. Trzeba sobie to powiedzieć prosto i otwarcie. To była rocznica w rocznicy. To jest zamach. I przez to jest mi bardzo przykro, bo ja nigdy w życiu nie należałam do partii. Ja myślałam, że pan, że tak powiem, Wałęsa nas wyzwolił. Jak usłyszałam to, to jest naprawdę, to po prostu jestem bardzo rozczarowana. A jeszcze bardziej jestem rozczarowana tym,
że podzieliły się nasze rodziny. Że w mętnej wodzie się bardzo fajnie ryby wyjmuje. Że kto ma dobrze i wie, że jest źle, jaka jest prawda, a przyklaskuje. Że nie mają ludzie czegoś takiego jak własnego sumienia, własnego zdania, że dzisiaj dziecko sprzedaje matkę, sąsiad, sąsiada. Tylko się pytam, jak można za taką zdradę, za taką zdradę po prostu kogoś przypilnować, oddać do policji, nasłać marię. Jak można zdradę? Człowiek uda, zostaje sam, bo każdy się tego boi dotknąć, a rzeczy się dzieją niesamowite. Oby Bóg i Matka Najświętsza, i Matka Najświętsza, i Anna, Madenka, naszej Matki Bożej, okryła nas płaszczem, żeby ta sprawiedliwość to wszystko zaczęło mieć, że tak powiem, swój kurs. Ale z tego, co widać, nasza młodzież do kościoła. No, po prostu jest na łatwiznę. Ja już jestem prababcią. Jest mi bardzo ciężko na to patrzeć i dlatego tak bardzo Boga proszę, tak bardzo Boga proszę, żeby ta Polska była Polską, żeby ten nasz naród zrozumiał, że ktoś jak radzi źle, to nie po to, żeby było dobrze, tylko po to, żeby nas stracić. No tu Pani Anno, nie, też nie tylko nie płaczmy, tylko to, co możemy, róbmy. Ona się dodzwoniła. Proszę księdza, powiem wprost. I cały czas płakała. Ja już sobie takiemu ojcu ryzykowi nie dają żyć. I ja się pytam w kościele, proszę księdza, co zrobimy? Czy to ktoś napisze i my się podpiszemy, czy każdy indywidualnie? Proszę iść do proboszcza, a proboszcz ucieka. Pytam się, jak nawet tu nie ma jedności, o czym mówimy? Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, Pani Anno. Bierzmy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Serdecznie witam Jerzy z Francji. A witam Panie Jerzy. Pozwolę również, ja też ojcze, wyrazić swoje zdanie. Otóż katastrofa Smoleńska zadaje nam pytanie, a gdzież jest wasz honor? Gdzież jest honor państwa? Przecież to ustosunkowanie się, ta obojętność do tego tragicznego momentu pretendentów nowych do władzy, to przecież plamiony jest honor państwa. Żadne państwo na świecie, kiedy ginie jego obywatele, a szczególnie takie rangi obywatele, nie jest obojętne. Natychmiast reaguje, żąda. A u nas, gdzież nasz honor? Interesy własne, materializm, nad honor państwa wśród polityków. I dzisiaj oni ośmielają się krytykować tę władzę, która dobrze robi dla obywateli. No nie. Zastanówmy się. Splugawiony został honor państwa przez tych prominentnych właśnie polityków, którzy nie tylko pokazali, że oni to dla nas otwierają oczy, że to nie są ludzie do rządzenia. To nie tylko liczne różne afery, które już zbawiły, ale tu honor został splugawiony narodu polskiego, państwa, nic w tej dziedzinie. Nie ma honoru, tylko grosz. Gdybyśmy teraz przeszli z poziomu polityków, ale na poziom nas, obywateli społeczeństwa, co to nam mówi o nas, co to nam dało? Czy to nas zmieniło jakoś, jako społeczeństwo? Bo polityka to można jako długo. Społeczeństwo bardzo dobrze się zachowywało, prawidłowo, jak prawdziwi Polacy. Przeżyliśmy wszyscy na straszną tragedię, gdzie żeśmy nie robili tego rozróżnienia, że ten należał
do tej partii, ten do innej, prawda? Bo przecież tam z różnych partii poginęli. Dla nas nie to było ważne, to byli nasi obywatele. To była wielka tragedia i to właśnie to jest ta dobra struna. Ona pokazała ta solidarność narodu. Tak, narodu, ale nie polityków wszystkich. Nie było solidarności. To było zacieranie rąk. To było tak widoczne, że aż rażące było. Znowu wracamy do polityków. To nam ciąży cały czas w tym kierunku nasza myśl, iść ku politykom. Natomiast myślę, i tu wiemy, co chcemy powiedzieć. Natomiast myślę, pomówmy o społeczeństwie, o nas, o Polakach, o narodzie, też i politycy, ale nie tak, tylko politycy. Proszę Ojca, ale nie możemy rozgraniczać, bo przecież politycy są przez nas wybierani. No właśnie, oni o to mają mi chodzi. Związek z nami. O to mi chodzi. My nie możemy być my tacy, a o nich nie, oni są super, albo w ogóle o nich nie mówić. Niestety, ale tak było. Nie było solidarności od strony właśnie wielu polityków. Nie było. Tam był interes własny. Tam była wreszcie, było zadowolenie, że dochodzimy do rządu, do władzy i pokazano, jaka to była władza. To otwierać oczy dla nas wszystkich. No niestety są jednak tacy obywatele, którzy inaczej widzą, nie wiem. Ale ten honor, myśmy ciągle i ta ciągła, chociażby nawet u Bogu, bo przecież jesteśmy za, jesteśmy w oderwaniu od polityki, bo przecież polityka istnieje i ona związana jest z nami. I oczywiście dostrzegamy, że ta władza bardzo ubolewa i domaga się wyjaśnienia, tylko ta, prawda? A dzisiaj mieć czelność jeszcze krytykować. Jakim prawem można zabrać głos? Przecież wszystko wskazuje, jakie były zachowania. Jako zwyczajni obywatele, my absolutnie w nas pokazano, że obywatele, Polacy, naród najzwyklejszy był solidarny. Byliśmy razem bez, ale niestety w naszym narodzie są elementy godne pożałowania i to trzeba powiedzieć. Czy pana zdaniem, panie Jerzy, jest w naszym narodzie taki potencjał, który się przez tych kilka dni krótko, ale jednak ujawnił, takiego bycia razem, nie partyjniactwa, ale takiego właśnie bycia razem jako naród? Bo potem to zniknęło, ale no, ujawniło się, choćby na krótko. Czy jest w nas taki potencjał, pana zdaniem? Jest, absolutnie jest solidarność, ale z przykrością trzeba powiedzieć, że to partyjniactwo pochodzi od polityków. To oni dzielą naród. Niestety to oni kamuflują wiele rzeczy. To oni grają przed narodem, nie pokazują całej prawdy swojej motywacji dążenia do władzy. Ukrywają nie interes Polski, tylko swoje własne. I to oni dzielą naród. Naród jest razem. I czasami naród jest otępiony poprzez tego różnego rodzaju wywody różne na przesłankach fałszywych, ukrytych. Przecież to wszystkie znaki pokazują, kto jest godny do prawdziwego rządzenia, kto chroni kraj, kto robi dla obywateli, kto chroni kulturę naszą. Różni inni, którzy są absolutnie dalecy od tego. Naród jest zawsze razem. Nie jesteśmy dzielą tylko i wyłącznie, jeśli w Halo? Halo, halo, panie Jerzy? Rozłączył się nam tutaj pan Jerzy telefon gdzieś. Halo, Radio Maryja? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piotr z Krakowa, właściwie z Badów. Witam, panie Piotrze. Proszę Ojca, niepodległa Polska dla mnie osobiście to Polska silna. Silna, zbudowana na silnej rodzinie. To Polska zbudowana na nierozerwalnym małżeństwie, ale to przede wszystkim Polska, która broni życia dzieci nienarodzonych. Ja osobiście głęboko przeszłam katastrofę smoleńską, choć sam w tej katastrofie nie utraciłem nikogo, kto należałby bezpośrednio do mojego środowiska rodzinnego, koleżeńskiego, zawodowego. Ale ta katastrofa była dla mnie wydarzeniem najbardziej osobistym, najbardziej rodzinnym. Dla mnie wszelkie dyskusje o tym, czy w Smoleńsku doszło do zamachu, czy też
to wydarzenie miało inny charakter, są jak najbardziej jawowe. To jest dla mnie sprawa oczywista, że ci ludzie, którzy polegli w Smoleńsku, polegli na skutek zamachu. Ale niemniej jednak dla mnie jako obrońcy życia rodzi się ten sprzeciw. Być może będzie to rygorystyczne stanowisko, ale ja go muszę wyrazić. My nie możemy pamiętać, zapomnieć o tym, że jednak w 2007 roku profesor Kaczyński jako prezydent Polski, pani Maria Kaczyńska jako pani prezydentowa ostentacyjnie opowiedzieli się przeciwko ochronie życia dzieci narodzonych w poprawce konstytucyjnej, która w 2007 roku była głosowana przez parlament. I Prawo i Sprawiedliwość tę poprawkę, tej poprawki nie przyjęło. Po tym głosowaniu marszałek Marek Jurek zrezygnował z fotelu marszałkowskiego. Prawo i Sprawiedliwość bardzo szybko straciło władzę. I rodzi się dla mnie takie, też oczywiście doskonale pamiętam również te spotkania feministek organizowane przez panią Marię Kaczyńską w Pałacu Prezydenckim. I rodzi się dla mnie no, takie wewnętrzne rozdarcie, z jednej strony ból i ogromny żal po stracie tych ludzi, którzy tak wiele zrobili dla Warszawy, jak profesor Kaczyński, ale z drugiej strony to lekceważenie obrony życia dzieci nienarodzonych. Ja 8 lat od katastrofy smoleńskiej, 11 lat od tego pamiętnego głosowania. Możemy bardzo łatwo przeliczyć, bazując na danych Ministerstwa Zdrowia, jaka liczba dzieci nienarodzonych została w tym czasie przez te 11 lat zamordowana przez tą tak zwaną legalną aborcję. To są tysiące dzieci. Panie Piotrze, to jest temat, panie Piotrze, o tym wczoraj mówiliśmy, pan też dzwonił, pan mówił dłuższy tak, czas na ten temat. Ale jaki pozytyw ja wyciągam? Nie uciekamy od tematu, bo wczoraj pan o tej porze o tym też mówił, akurat też tu razem rozmawialiśmy, ale do rzeczy, żebyśmy wrócili do tematu naszego, tak, bardzo proszę. Jaki pozytyw, jeśli można wyciągnąć jakikolwiek pozytyw z tej katastrofy smoleńskiej, to przede wszystkim jedziemy z ludźmi przynależeni do modlitwy nagradzającej. Ta modlitwa ekspiacyjna nie tylko za grzechy przeciwko życiu nienarodzonych, ale modlitwa ekspiacyjna za to, co za ten ogromny podział, jaki wówczas przez Polskę przeszedł i który trwa po dzień dzisiejszy. Ta głęboka rana, która rozdarła rodziny, polskie rodziny, praktycznie na dwa biegunowe stronnictwa. Tak? No, jedno stronnictwo, które twierdziło, że tego zamachu dokonał Donald Tusk, drugie stronnictwo, które stawiało sprawę, że samo zamachu dokonał Kaczyński. Absurdalne rzeczy. Ale faktycznie patrząc na tę katastrofę, najbardziej bolało mnie to, jak bardzo łatwo społeczeństwo przez spin doktorów, przez socjotechnikę zostało negatywnie nastawione do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Ja tego bezpośrednio się doświadczyłem w dyskusjach z osobami tutaj żyjącymi w Krakowie, pracującymi w Krakowie, młodymi ludźmi zwłaszcza, którzy upatrywali w tej katastrofie smoleńskiej jako swoiste korzyści majątkowe, jakie te rodziny odniosły. I zawsze podawałem przykład pana marszałka Krzysztofa Putrze z Białegostoku, ojca 8 dzieci. To jest ta ogromna rana, której nie można zabliźnić w tak krótkim czasie, która się nie da zabliźnić bez tej modlitwy ekspiacyjnej. Ale druga kwestia, wydaje mi się niezmiernie pozytywna, to, abyśmy my jako młodzi ludzie, to młode pokolenie, młodych katolików, bardzo dobrze wykształconych, poruszających języki, posiadających stopnie naukowe, ażebyśmy my w końcu wzięli odpowiedzialność za życie społeczne i polityczne, zbliżają się wybory samorządowe. Patrząc na listę kandydatów, które już gdzieś pobrzmiewają w poszczególnych gminach, miastach czy powiatach, jest to przerażające, że to jest ciągle stara postkomunistyczna gwardia bardzo często, która zmienia tylko koszulki od prawicy po lewicę, a my młodzi ludzie uciekamy od tej polityki, bo niejako no, boimy się tego upolitycznienia naszego życia. Patrzymy na tą politykę jako przejaw właśnie jakiejś wrogości, agresji, a nie powinniśmy tego robić. Jeżeli my oddamy ten front, ten najważniejszy front walki, jak myślę, zaangażowanie w życie społeczne i w życie polityczne, to któż to zrobi? Tej Polski tak naprawdę już nikt nie zmieni. Te osoby, które odeszły w katastrofie smoleńskiej, pomimo też do tego ogromnego pluralizmu poglądów, które reprezentowały politycznych, społecznych, religijnych, niemniej jednak no, już jakąś odpowiedzialność przekazam nam, tym młodym ludziom. Jest to także dla mnie ogromny apel do tych młodych ludzi, którzy być może nawet jeszcze słuchają tej godzinie, do tych o tej porze nocnej, abyśmy się odważyli wystartować w tych wyborach samorządowych i wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w samorządach. A od samorządów do parlamentu jest niedaleka droga. My, młodzi katolicy, powiem szczerze, że oczywiście wsłuchując się w głosy poprzednich słuchaczy, którzy, zwłaszcza pań, które no, patrząc na swoje środowisko życia, dostrzegały no, to rozejście się ortodoksji, ortopraktyki młodych ludzi.
życia religijnego od ich życia osobistego, albo bardzo często nawet ich coś, co znowu oko religijne, uprawia religijną obrzędowość, a nie jest faktycznie bieżący. Ale ja patrząc na to moje środowisko i widzę, że jeżeli już ktoś jest zaangażowany w życie kościoła, jest głęboko zaangażowany w życie religijne, to jest naprawdę wierzącą osobą, tutaj już nie ma obrzędowości religijnej. I ważne jest, abyśmy my jako młodzieńczycy nie oddali tego frontu walki, tylko abyśmy wystartowali w tych wyborach. No dlaczego też 30-paroletni młody katolik nie może startować w wyborach na burmistrza, na prezydenta miasta, mając jasno określony system wartości? No właśnie w ten sposób, jak prześledzimy historię katolickiej nauki społecznej, poszczególni papieże nie do końca opowiadali się, zwłaszcza pamiętając partię Centrum w Niemczech u końca XIX wieku, nie do końca opowiadali się za tym, aby tworzyć partii katolickie. Ale to nie znaczy, że my jako młodzi katolicy nie możemy wejść do życia społecznego, jako także i osoby niezwiązane z konkretnym ugrupowaniem politycznym. Więc podsumowując, jest ta głęboka rana, która bez pomocy Boga i modlitwy nadrabiającej niestety się nie zabliźni. Ale patrząc na katastrofę smoleńską, powiem szczerze, że obawiam się, że tego typu wydarzenie, które jest absolutnie unikatowe w skali historii Polski, jak i historii świata, niestety, ale może się powtórzyć, jeśli my nie uszanujemy życia dzieci nienarodzonych. Bardzo serdecznie co dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie tego głosu. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego na tę noc. Szczęść Boże. No byłoby to piękne przekuć te nasze emocje z tych dni w konkretne zaangażowanie, o którym tu Pan Piotr mówił. Byłoby taki piękny, żywy pomnik, tak to można przecież powiedzieć. Halo, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Z tej strony Maria z Pomorskiego. Chciałam do audycji. Ja widzę Pani Mario, już na antenie Pani jest. Bardzo proszę. Halo. Już mówię. Już. Pani łączę, radio. Chciałam powiedzieć, że w moim odczuciu to, co stało się po katastrofie smoleńskiej, to się zabliźniło, ale niestety bliznami podłości. I to widać bardzo boleśnie. Naszą świadomością i mnóstwo notatek porobiłam. Widziałam wówczas, jaki to ma druzgocący wpływ na naszą mentalność. Pamiętam kampanię prawyborczą, kiedy Sikorski z Komorowskim startowali, mieli między sobą rywalizować o funkcję prezydenta przeciwko Lechowi Kaczyńskiemu. Pamiętam zwiastuny telewizyjne, od których wionęło zgrozą, kiedy Bronisław Komorowski wygłaszał kwestię jeszcze nie sezon, do kaczek nie strzelam. Te zwiastuny były puszczane każdego dnia na wszystkich stacjach TVN-u kilkanaście razy. Pamiętam serial 66 największych skandali, gdzie postponowano Lecha Kaczyńskiego i Jarosława nieomal w każdym odcinku. I skończyło się pozornie, ten przemysł pogardy skończył się pozornie po katastrofie smoleńskiej. Nagle zobaczyłam czarne studio TVN-u, wszystkich wypudrowanych na biało i ogromne zakłamanie w tych relacjach. Po czym przemysł pogardy wznowiono bardzo intensywnie. Działo się to kontaktowym za sprawą pana Grzegorza Mieczkowa. Były sesje wyjazdowe, gdzie wybitni aktorzy polscy, Marian Opania, Wiktor Zborowski, udzielali nam kabaretowych numerów nawiązujących do prezydentury świętej pamięci już wówczas Lecha